Jestem na moich wakacjach. Cieszę się bardzo, że udało mi się dotrzeć. Jestem przed hotelem Kasztelan i jest tu całkiem ładnie. Także zaraz Wam pokażę. Jestem już w pokoju. Wygląda całkiem nieźle. Jestem tutaj. Mamy dwa łóżeczka. Obraz nawet, telewizor, jakieś stoliczki. Także naprawdę fajnie. I to jest hotel w Dobczycach. To jest właśnie koło Jeziorka Dobczyckiego, koło zamku. Także będziemy zwiedzać. Mam jeszcze widok z okna. Jest wysoko na górze, więc jest fajnie. Spójrzcie na to, tutaj mamy właśnie tą kawiarnię, ona na zewnątrz tak wygląda, bardzo fajnie, jest takie drzwiczki. No i teraz zaraz wygląda Dobczyca, bo jeszcze nie byłyśmy. Idziemy w kierunku rynku, czyli tego zabytkowego centrum. Spójrzcie na kwiaciarnię. Bardzo fajna. Tutaj mamy ten ryneczek. Zbliżamy się do figury Zenona Pomucena. I tu już jesteśmy w ryneczku. Kościół. Tutaj mamy miasteczko z innej perspektywy. Teraz jesteśmy przed zabytkowym kościółkiem w Dobczycach. To jest ten taki najważniejszy. To jest parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. I on jest 12-wiecznym kościołem, więc jest naprawdę bardzo stary. We wnętrzu znajduje się ołtarz, prawdopodobnie wykonany przez Wita Strusza. Figury. Figura Matki Bożej i jeszcze jedna. Na dole widać cmentarz. Tutaj są te figury. Figura Jana Nepomucena i Matki Bożej wyłowione z Raby, które były wrzucone do tej rzeki przez Niemców. Zniszczone i one zostały uratowane przez mieszkańców. I kościółek świętego Jana Chrzciciela. Powiem Wam, że jest tutaj naprawdę ładnie zielono, ale już przeszliśmy koło tych murów zamku. Tutaj z tyłu widać też dzwonnicę, zaraz Wam ją pokażę. Ale co jest fajne, to może pada niestety. Ale ogólnie jest super, super. Tak sobie właśnie pochodzić. Czekajcie, idę. I wyszło z tych schodów, które nie można dojść z miasta. I słuchajcie, podejdę pod tą dzwonnicę. Zobaczcie, czekajcie. Właśnie tutaj mamy te dzwony.
ten środkowy, który tutaj widzicie, to tu jest właśnie dzwon świętego Jana. No i tak to wygląda. I kościółek. Teraz pójdę go zobaczyć. No i właśnie to zejście koło cmentarza do miasta, do rynku. Tylko muszę tam dotrzeć. A tutaj też jest figura z 15-wieczna, czy jakoś tak. No i słuchajcie. I tak jest w koło. Więc ja sobie tutaj idę w koło tego kościółka. Muszę sobie ubrać kaptur, bo żeby nam nie padało. Ale zobaczcie, jak fajnie. Tam jest to dużo lasu za mną. Super, naprawdę. Przejdę sobie tu w koło i zobaczę, wyjdę do kościółka. Zobaczę kościół tamten, właśnie, który znajdował się w rynku. Matki Bożej Wspomagania Wiernych, był naprawdę. A tutaj też jakaś figura. Może tu jest ta taka bardziej zabytkowa, nie wiem. Też ławeczki w koło. Uzuć na ławeczkę. I sobie właśnie przejść i teraz... Aha, ale do kościoła, słuchajcie, wejść można. Znam, że można. Tak to wygląda. Dobrze, to ja wracam, idę do mojej koleżanki, która też sobie tam gdzieś chodzi i zwiedza i patrzy. A powiem wam, że fajne to jest miejsce do zobaczenia sobie. Będziemy zobaczyć jeszcze skansen. Fajnie było wyjść na punkt widokowy i zobaczyć właśnie jezioro. Tutaj widzicie, też domki są. Tutaj przed nami jest skansen, który zwiedzimy sobie jutro. No dzisiaj jest zamknięty, też pada, więc nie jest to aż takie atrakcyjne. No i zobaczymy. Jeszcze tam na końcu coś jest. Więc też to zobaczymy. No i chyba ten punkt widokowy tam będzie na końcu. Tutaj też jest mapka, więc można sobie po prostu popatrzeć. A przed nami zamek. Jeszcze tu ładnie wygląda. O. Także zaraz tam idziemy. Dotarłyśmy pod zamek. Niestety dzisiaj też jest zamknięty. Pada. Ale wygląda bardzo dobrze. A z tyłu za mną widać rabę. Dzwoni dzwon Jana Chrzciciela. A tutaj jest dole skansen. O, widzicie? I w tym kościółku Jana Chrzciciela jest ten dzwon. Widok na rabę. I tutaj mamy dzwoneczek. Ale gdzie jest jezioro? Jeszcze musimy się tam wybrać. Zobaczcie. Wejdę przez ten most nad fosą. Czekajcie, muszę sobie tylko... O tak, wchodzę przez most nad fosą i idę w kierunku zamku. Tu widać polską flagę. No i wracam już z zamku. Jutro chyba przejdziemy na imprezę z duchami.
No tak to wygląda. Naprawdę fajnie. Zamek w tle. Wyparłyśmy nad jezioro. Pięknie to wygląda. Góry z tyłu, jezioro. I my. Zobaczcie. No naprawdę fantastycznie. Szkoda, że pada. Widoki byłyby o wiele piękniejsze. A z tyłu zarabię. A jeszcze tam z tyłu za mną zamek. Ogólnie naprawdę jest tutaj co zwiedzać, tylko właśnie to jest to, że my nie mamy pięknej pogody za bardzo, ale i tak się cieszę, że tu przyjechałyśmy. I tak można sobie fajnie wypocząć, w sumie niesamowita cisza i ta zieleń otaczająca właśnie i zamek i nas. Przyja takiej kontemplacji. No naprawdę fajne miejsce. Idę jeszcze tam bardziej bliżej zamku, ale powiem wam, że ja tak kocham jeziora i miejsca do wypoczynku. I zobaczcie zamek. I tu jeziorko. Czas na kolację. Jesteśmy na kolanie. Zrobiłyśmy 6 km dzisiaj. Jest ciężko. Znowu jestem w pobliżu zamku. Mamy bramę. Widać jeziorko z tyłu. I jest piękna pogoda. To jest po prostu super. Tego skansenu. Zobaczcie góry zamku. Naprawdę jest przyjemnie. Tutaj jest studnia. Pięknie zielono. Można sobie pooddychać świeżym powietrzem. Za mną domek, który ma dużo kwiatków. No to naprawdę ładnie. Ja idę sobie dalej i zmierzam w kierunku tego skansenu. Tutaj po drodze jest kościółek. I wczoraj nie widziałam tej lipy marysieńki. Zobaczcie. Przede mną ten kościółek świętego Jana Chrzciciela. Wygląda też słońce o wiele lepiej i droga wśród drzew. A przede mną ta lipa marysieńka. Czy da się przeczytać? Chyba nie. Ale ona ma związek z potokiem szwedzkim. Chyba, bo nie dobrze pamiętam.
Jestem właśnie przed skansenem. Zobaczymy, czy tam się da wejść. Jest skansen. Z tyłu widać zamek. Jestem w pobliżu zamku, także zmierzamy właśnie na zamek, pozwiedzać go. Spójrzcie na to, duch w oknie. Chyba go nie widać. Jestem na zamku, widać jeziorko. O, jest pięknie, naprawdę. Jestem na zamku. Widoki są przepiękne. To studnia śmierci. Świeci słońce, ale zobaczcie, jakie piękne widoki. Idę dalej. To są tak grube mury, one mają po 5-6 metrów szerokości w niektórych miejscach. O, zobaczcie, okienko na jezioro, super. Super to wygląda, naprawdę. Naprawdę fajne miejsce obok Krakowa do zwiedzenia. Cieszę się bardzo, że tu przyjechałam. Wiecie, 2 dni urlopu, a człowiek zupełnie inaczej będzie się czuł wracając.
Spójrzcie, tutaj mamy salę tortur. Nie wygląda to dobrze. Kat, wskazaniec, takie haki. Muszę przyznać, że jest całkiem sporo do zwiedzania na tym zamku. I słuchajcie, sala tortur za mną. Dzisiaj będzie noc duchów. Już mamy przygotowania i zobaczcie. Pierwszy przedstawiciel już stoi. Wchodzimy do skansenu. Myślę, że też to będzie coś fajnego. Ładnie to wygląda. Stare domki. Dobrze, idę na dół po takich schodkach kamiennych. Nie wiem, czy widzicie w tym domku, w sanie, jakimi w dawnych czasach jeżdżono. Tu studnia za mną. Widzicie te sanie. Sanie są świetne. Tam drugie. Idę dalej. Jeszcze jedno miejsce nie zostało. Taka studnia. Szybkę, gwiazdę. Widzicie?
wnętrza chat. Bardzo kolorowo tutaj było, naprawdę. Patrzcie, jeszcze tu mamy jedno miejsce. Chatkę powala, słuchajcie. Dźwięki są naprawdę ciekawe. Dobra, spójrzcie na to. Kotek sobie tutaj śpi. Tutaj są różne łockarnie. A tu kiciuś. Kiciuś. Kotku. Jesteś żywym kotkiem. Ja myślałam, że tutaj jest coś ułożone. Kiciuś, odwróć się. Kiciuś. Zobaczcie. To jest żywy, oddychający kotek. Ale ładny. A nie będę go głaskać. Mamy tu ładne kwiaty. Niestety słońce świeci mi prosto w twarz. Jestem teraz przy tamie, ale chcemy tak zrobić, żeby wejść na tamę. Niestety na razie jeszcze nie wiem, jak to będzie, ale chyba pójdziemy do miasta, bo tam tędy sobie przejdziemy. No i to jest widok bardzo milawy. Udało się dotrzeć nad zaporę. Widoki są piękne, jezioro, które się ciągnie gdzieś tam daleko, i zamek z tyłu. Zobaczcie, jak fajnie. Idę sobie nad jeziorkiem, naprawdę. Wygląda to super. Świetnie jest sobie tak wypoczywać nad takim jeziorkiem. Patrzeć na piękną przyrodę i po prostu mieć trochę takiego relaksu od tego miasta. Uwielbiam takie miejsca. Jest pięknie. I takie właśnie tereny pagórkowate są wspaniałe. Góry i jezioro to coś dla mnie, albo góry i morze. W tym roku nigdzie nie byłam, więc tutaj jest super. I zobaczcie, zamek już jest troszeczkę lepiej widoczny. Zbliżamy się do zamku. Naprawdę wygląda dobrze. Zobaczcie. Jeziorko.
Tam widać zamek z daleka. Mamy widok na całą tamę. I koniec już. Wracamy. Idziemy teraz do miasteczka. Chcemy sobie coś zjeść. Chcemy się czegoś napić. I my potem spędzamy noc z duchami na zamku. Zobaczcie, jak jest ładnie, jest ten kawiarny na ulicach. Piękne. Zamówiliśmy z koleżanką wszelkie, bo byłyśmy na to, bo czasami nie wiem, że jestem tak zmęczona. Prawda, to podejście jest trudne, więc musimy się jakoś obudzić, napić się czegoś i później będziemy sobie do hotelu jeszcze na mały obiad. Mam nadzieję, że będziemy w stanie jeszcze lecieć pójść na ten wieczór z tymi duchami w zamku. A naprawdę, naprawdę ciężka droga na tamę, ale naprawdę pięknie jest na tym zielonym. Tak jak ja nasz synchronizm. Ostatni pobyt w kawiarni Pawenta. Tyle tylko, że po kolei jutro wracamy do domu. Jeszcze coś przed nami. Idziemy na noc duchów. Widać światła, zamek oświetlony. Zobaczymy, co będzie się działo. Oto noc z duchami. Tutaj widać w okienku ducha. Wracam z nocy z duchami. W pięku powinno być widać ducha, ale nie wiem, czy się uda go uchwycić. O nie, poszedł sobie. A tam z tyłu kościotrup. I zamek. I wychodzimy. Pewnie słyszycie kawicie. Tam coś wyje. Tu jaki duszek. Jaki fajny duszek. Wracamy. Dobrze, że wyszłyśmy. Zamknęliśmy drzwi od zamku i by się już nie dało wyjść.
musiałbyśmy zostać na noc. Także cieszymy się, że możemy wrócić. Droga przed nami też trochę oświetlona. Także tak spędzam wakacje z duchami. Czy chciałbyś być kotką na filmie? Piciuś. O, jesteś bardzo piękny kotką. Piciuś. No, a teraz przed naszym hotelem jesteśmy. Miejsce na grilla.